Dobry. Robimy materiał o Obieńczycach. Czy wie pan coś o historii tego miejsca? Trudno mi powiedzieć dokładnie, ale Bieńczyce były dawniej wioską, jedną z wielu, na których powstała Nowa Huta. Po II wojnie światowej, kiedy kombinat została podjęta decyzja o tym, że kombinat ma powstać, stwierdzono, że właśnie na tych terenach. I na początku lat 50. zaczęła się budowa Nowej Huty. A jak się pan tutaj żyje? Dobrze. Tak? A jest bezpiecznie? Według mnie tak. Wiesz może coś o historii tego miejsca? Czy wiem coś o historii tego miejsca? Ogólnie o Nowej Hucie wiem, że była na początku komunistyczna, że pierwsze bloki, jakie tu się budowały, to był szpital Rydygier, ale czy coś więcej? Okej, a jak spędzasz wolny czas? Musisz gdzieś jeździć do centrum, czy tutaj spokojnie można znaleźć jakieś zabawy? Tutaj można iść do parku, na plac zabaw, tutaj no jest dużo fajnych miejsc, gdzie można sobie pochodzić z różnymi ludźmi i spotkać kogoś nowego, fajnego. Okej, a jak myślisz, jest tutaj bezpiecznie? To jest dobre pytanie, no jest bezpiecznie. Do godziny 23:00, o. No a jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to ja tu nie widzę jakichś. Przynajmniej do godziny 22:00 to jest spokojnie, a później to nie wiem. No. Niedzielę to nudno zawsze, no to kościoła i tyle. Tak to wszyscy pewnie uciekają do Kairi Krakowskiej. Tam, gdzie są te wszystkie hipermarkety. Tutaj nie, tutaj to roboty, no to co? Takie, no co, nic nie ma. Jak się pan tutaj żyje? Dobrze. Tak? A jest tutaj bezpiecznie? Nie. A wie pan coś o historii tego miejsca? Znaczy którego? Dzielnicy Bieńczyce? Nie wiem, dużo. A na przykład? Jest dzielnicą Nowej Huty, tak? Pracuję tutaj od paru lat. I tyle. W latach 60. jak myśmy tutaj przyszli, to już nam mieszkania poprzydzielali na kombinacie, a jeszcze nie były, murów jeszcze nie było, dopiero były wykopy, ale już było mieszkanie przydzielone i nie wiedzieliśmy, gdzie to i co będzie, ale żeśmy czekali, że tak powiem, z uporem i doczekaliśmy się własnych mieszkań, to znaczy własnych, teraz mamy własne, a wtedy to były tak zwane jeszcze pracownicze, ale teraz już mamy własne. A uważa pan, że tutaj jest bezpiecznie? To o tym chcecie mówić. Proszę panią, my już, dzień dobry. My może po wieczorach nie chodzimy, ale to co słyszymy ze środków masowego przekazu i co się dzieje, że tutaj goni młodzież, a przede wszystkim ci tak zwani pseudokibice, którzy tu robią nam takie, a nie inne, że tak powiem, doniesienia, no to młodzież się męczy wzajemnie, mordują się wzajemnie, że tak powiem. A jak się pani tutaj żyje? Dobrze. A uważa pani, że jest tutaj bezpiecznie? Nie. Bardzo. Chuligani na okrągło także. A wie pani coś o historii tego miejsca? Nie, raczej nie. A zmieniłaby pani tutaj coś? Nie. Mieszkanie. No, żyje się dobrze. Tak? Tylko za dużo chuligaństwo tutaj jest. Czyli nie jest bezpiecznie? Bezpiecznie nie jest. Uważa pan, że jest tutaj bezpiecznie? No w tej chwili może tak bardziej jak przedtem było. Tak? A co się działo wcześniej? A no, bandy takie. Także w tej chwili nawet lepiej, że tej straży nie ma, bo psów nie gonią. Nie, w ogóle policji mniej, czy to nawet przez policję mniej, to nawet jest bezpiecznie. Akurat ten kąt jest bardzo fajny. Może dlatego, że blisko święte miejsce jest i jesteśmy specjalnie chronieni, natomiast tam dalej to już jest gorzej. Czyli niekoniecznie jest bezpieczne? No, tam dalej tak.
Tak. Nie, tu się poprawiło. Tutaj jest dużo, dużo, dużo poprawiło. Lepiej. Także nawet na mieszkania wzrosły swój czynsz i wartość w ogóle mieszkań wzrosła, bo tu jest jednak ten kąt bezpieczny. Bardzo bezpieczny. Natomiast tak jak jeszcze raz powtarzam, tam bliżej 29, tamtego schodkowego, to tam są już nawet od tej siódemki. A jak się pan tutaj żyje? W porządku w sumie. Tak? Uważa pan, że jest bezpiecznie? No w sumie akurat myślałem, że na Strusia było niezbyt dobrze. Myślałem, że tu będzie lepiej, a tu jest jeszcze gorzej niż tam. W 18 bloku właśnie zawsze są szyby powybijane. Dużo jest takich pancierów. Proszę Państwa, ja nie mieszkam w Bieńczycach, tylko pracuję doraźnie. Tylko. No dobrze, a uważa pan, że jest tutaj bezpiecznie? Tak. Raz zdarzyła nam się sytuacja, że chodził tutaj mężczyzna z sikierą. Aha. Czuliśmy się troszeczkę zagrożeni. No nie dziwię się. I bardzo dużo jest ludzi bezdomnych, takich, którzy spożywają alkohol. A zmieniła pani tutaj coś? Znaczy na pewno bezpieczeństwo. Poza tym... Nie wiem. A wie pani coś o historii tego miejsca? Nie, niestety nie.